No, kochani, jestem przed kapliczką. Mam 16:14. Zobaczcie. Tutaj są dwa kotki. Pod. Tam Zesik kicia. Kiciulku. Ty tu jesteś, tak? Ramzesiku? A tam kto jest? Kto to jest tam? Murka, to ty jesteś? Kicia? Kto ty jesteś tam? Bo cię nie widzę wyraźnie. Murka! O, co się stało? Murka, kicia! Co się stało, kiciulka? Co? Ojej. Zobaczcie. Wichura. O. Kolega się modli. Znowu. Czy to jest wichura, czy to jest szkwał? Znaczy niebo się zaciągnęło. Zaczyna padać deszcz. A kotki tutaj. Pochowały. Tutaj nie wieje. Nie kicie? Tutaj nie wieje, prawda? Zasłonięte jest. Kiciulki. Schowały się. No. Murka, co się stało, że ty tutaj przyszłaś? Kicia, co się stało, że tu przyszłaś? Kiciula, jesteś głodna czy nie? Kicia, no siedzi sobie tutaj. No ona przychodzi nieraz na mini osiedle i wie, że tam jest jedzenie. Tam Zesik to raczej nie. Chyba raz był tylko. Zesik nie wiem, gdzie śpi. Gdzie on nocuje. Jedno, co wiadomo, to tu go można najczęściej spotkać. Hej, kolego! Bądź pozdrowiony! To jest kolega Przemek, który robił ogrodzenie bocianówki. Kopał te doły pod te wielkie słupki i później osadzał kamieniami, je utwierdzał. Zobaczcie, deszcz pada, słońce świeci. Tęczy nie ma? Nie ma tęczy. Taka to pogoda dzisiaj. Wieczna wichura. A kotki pod... Tam tują, się schowały i siedzą nasze kiciulki.